Próbuję się z Wami dalej połączyć. Nie jest lekko dzisiaj z tym internetem. No tak. Cieszę się, że mnie słyszycie i widzicie, natomiast ja nie mogę tutaj się w ogóle dostać do narzędzi naszego spotkania. To znaczy, zniknęła mi kompletnie prezentacja i widzę, że próbuje się załadować, ale coś jej to długo idzie. W najgorszym razie spróbujemy bez prezentacji podziałać jeszcze. Słuchajcie, to ja spróbuję w takim razie, zanim się to załaduje, a mam nadzieję, że się w końcu załaduje, to dam Wam tutaj taki link do już. Słuchajcie, na czacie pojawił się link. Jak klikniecie, to powinniście się połączyć z taką tablicą, na której możecie wklejać swoje projekty. Ja za chwilę pokażę, jak można to zrobić. Ta tablica będzie dostępna tylko dla Was, znaczy dla osób, które znają ten link, także nikt tam obcy nie będzie Waszych projektów oglądać. Natomiast ja powiem szczerze, jestem ciekawa, jak Wam się udało. Czyli jeżeli zapisaliście na swoich urządzeniach wasze projekty w formie obrazków, w formie zdjęć, to zobaczcie, o, pojawia się tablica i teraz, żeby dodać zdjęcie swojego projektu, to należy kliknąć na, już wam pokażę, aha, nawet nie mogę włączyć współdzielenia ekranu, nie, no jakaś tragedia dzisiaj. Na taką ikonkę z balonikiem, która pokazuje zdjęcie. Jak podświetlicie sobie ten obrazek, pojawi się taki komunikat: dodaj nową notatkę ze zdjęciem. I klikając ją, możecie wybrać przeciągnij obrazek czy pobierz obrazek z komputera. I wtedy na tablicy pojawią się Wasze projekty. Także fajnie by było, gdybyście te swoje projekty zrobione w szkicu dodali do tej tablicy, to wtedy moglibyśmy wspólnie sobie zobaczyć, co Wam udało się zdziałać. Ja spróbuję, słuchajcie, jeszcze raz wyjść. Jeszcze raz wyjść tutaj z tego programu, bo no, cały czas mi się mieli. I nie mam dostępu ani do prezentacji, ani do możliwości udostępnienia Wam ekranu. I powiem szczerze, troszkę ciężko nam będzie pracować na aplikacjach, jeżeli nie będziecie widzieć tego, co robię.
Projekty możecie przesłać w dowolnym momencie, to znaczy ten link będzie cały czas aktywny. Więc albo no, moja propozycja jest taka, albo przepisać sobie ten link i po prostu w ten sposób to zrobić. Te obrazki możecie też sobie przesłać na przykład na pocztę mailową i zapisać na swoich komputerach, bo one już są w tej chwili te projekty w formie JPG, czyli zdjęcia obrazka, tak? Także taka jest moja tutaj propozycja. O, udało mi się tutaj dostać do prezentacji. Ale dalej mam niestety, że wszyscy działacie na laptopach, tak? A no właśnie. Ale link jest króciutki, bo ja zapisałam go w tym formacie, do skracania linku, więc. Myślę, że dacie radę pobrać prezentację, ale niestety czyli dalej się mieli. A jak wam w ogóle? O, to ciekawe, bo jak ja wyświetlam, jeszcze raz spróbuję. Jak ja wyświetlam ten link, to mi się wyświetla tablica. O właśnie, tu pani Oli wchodzi. To może jakoś inaczej był kliknięty. Powinno być chyba OK. Ja obiecuję, że swoje projekty też dołączę. No być może, że tutaj piszecie, że na tablecie nie, czyli pewnie na komputerze, bo ja też pracuję na laptopie i na laptopie bez problemu mi się otwiera. Być może, że faktycznie jest tak, że na urządzeniach mobilnych on jakoś działa inaczej, a właściwie działa na tablecie. No dokładnie. Czy udało Wam się zrobić projekt z księżycem? O, super. Mówię, chciałam Wam pokazać projekty wykonane przez tutaj Maćka, ale no niestety cały czas mam problem z przejściem do prezentacji. To znaczy, nie chce mi tutaj ładować kolejnych slajdów. No proszę, tu idzie. Idzie bez problemu. Tu. No i tu już kolejny się niestety zawiesza. Także jakiś dzisiaj pogrom nastąpił. A, Maciek zrobiony, super. A na czym polega problem z tabletem, pani Iwono? Może coś będziemy mogli pomóc.
Przerywam. No wiem, właśnie dzisiaj robię, to się da, ale tutaj no niestety taki internet jest, jaki jest. Jeszcze spróbuję, może taki myk wyłącz i włącz. A, komputer otwiera, no to fajnie. To jak będziecie mieli chwilę, że tak powiem, czasu i chęć, to bardzo fajnie by było, gdybyście rzucili tam swoje projekty. No właśnie, ja też mieszkam na wsi, mieszkam pod Wrocławiem i mam wrażenie, że u mnie też sobie internet zrobił dzisiaj wolne. Tak jeszcze patrzę, bo może z telefonu ja bym udostępniła, to byłoby trochę lepiej. Ale w telefonie podejrzewam, wcale nie mam dużo mocniejszego tego internetu. Ale jest to jakiś sposób. Jeszcze tu spróbuję właśnie. Ja tu cały czas walczę, słuchajcie, z tym internetem, także bardzo Was przepraszam za wszelkie utrudnienia. Pojawiam się i znikam, niestety. No przerywa, przerywa. Niestety. Tak myślę, żeby wsiąść w auto i w 15 minut dojechać do Wrocławia, może tam złapię lepszy internet. Słuchajcie, możemy spróbować zrobić krótką przerwę, bo
bo i tak powinniśmy zrobić taką 15-minutową. Ja tu spróbuję coś tym internetem podziałać. I wtedy połączymy się na nowo. Co wy na to? OK. Dobra. To co? Widzimy się, mam nadzieję, za 15 minut i mam nadzieję, że coś mi się tu uda z tym internetem powalczyć. Dobra. Thank you.
jestem z powrotem. Niestety z internetem dalej, jak był problem, tak jest. Nie wiem, czy już też wróciliście z krótkiej przerwy. Czy w ogóle mnie słychać? Czy już całkiem ten internet umarł? O, dobra. Widzę, że Monia jest. Słuchajcie, no nic nie wymyślę. Nawet miałam pomysł przez moment, żeby wsiąść w auto i jechać w poszukiwaniu internetu, ale uświadomiłam sobie, że syn mi zabrał auto, więc jestem po prostu uziemiona kompletnie na tej mojej wsi. Co Wam mogę zaproponować? Skoro prezentacja nie działa i nie chce się wyświetlać, to myślę, że spróbuję sobie dalej podziałać na. Więc szkic już poznaliście. Mam nadzieję, że się spodobał i widzicie w nim potencjał edukacyjny. Można naprawdę bardzo fajne projekty z dzieciakami zrobić. Graficzne i tematyczne, i ilustracje do lektur. Także mam nadzieję, że wykorzystacie. Wchodziłam na tablicę, bardzo dziękuję za przesłane projekty. Przepiękne księżyce i w ogóle fajnie widzieć, jak działacie i pracujecie. Pokazać. No niestety tutaj nie mogę wyświetlić Wam kodu QR, ale na pewno znajdziecie ją w sklepie Play, nazywa się Pizap. Ja tutaj napiszę na czacie. O, może tak. Jakbyście spróbowali odnaleźć tę aplikację. O, fajnie, Monia już ściągnęła. Boże, jaka błyskawica. Ja wejdę w międzyczasie do. Żebyście zobaczyli mój pulpit, więc ja też już przejdę do tej aplikacji. Okej. No, Ola instaluje. Super. To wy sobie powolutku instalujcie, a ja już wejdę w emulację. To jest taka aplikacja, słuchajcie, która umożliwia albo tworzenie twarzy, albo edytowanie jednego konkretnego zdjęcia. Tutaj Wam może powiększę, o tak wygląda ikonka. O, super, już macie. Na pozostałych czynników naszego webinarium i zaraz Wam pokażę, co możecie robić w Zapie. Nie trzeba wcale tworzyć konta, Beatko. Ona działa właśnie bez logowania. Także konta nie musicie. Ale też formę strony to spokojnie, ponieważ ma nowych funkcji. Pizap w formie programu na komputer ma dużo więcej płatnych obrazków, dużo więcej płatnych rzeczy. Także wydaje mi się, że w formie aplikacji jest dużo fajniejsze. Możecie ją na pewno wykorzystać z dzieciakami, natomiast myślę, że też do celów prywatnych, do tworzenia jakichś pamiątek wakacyjnych, kolaży, na pewno też Wam się przyda i myślę, że spodoba. Aplikacja działa tylko i wyłącznie online'owo z internet, więc gdybyście chcieli w szkole pracować z dziećmi na swoich urządzeniach mobilnych, no to musicie uwagę, że potrzebny jest to internet. Ona nie działa bez internetu. Poczekamy, Iwonko, spokojnie. Dzisiaj internet płata nam figle, ale damy radę.
Nie poddamy się tak łatwo. Już, super. Po kliknięciu okienka startowego pojawiają nam się dwie opcje: Edit Photo, czyli edytuj zdjęcie, i kolaż. Zaczniemy może sobie od kolażu. Po kliknięciu ten napis kolaż, pojawi Wam się tutaj mnóstwo takich ramek i one właśnie oznaczają wybór kolażu, jak tworzyć. To mogą być okienka, zobaczcie tutaj pierwsze, w formie takich prostokątów, tak? Także jest tego sporo. To mogą być ramki w formie kół. Też, jak widzicie, wachlarz do wyboru, do koloru. Mamy tutaj ramki tematyczne, na przykład o tematyce zwierzęcej, czyli takie w formie takich mini plakatów. One fajnie prezentują się na przykład na stronie internetowej czy na stronie szkoły. Tutaj warto na przykład skorzystać z tych takich szkolnych ramek. To może nawet fajne pamiątki przygotować na zakończenie roku szkolnego dla dzieci, takie portrety klasowe, także to jest dosyć fajne. Jak widzicie, naprawdę wybór tych ramek jest bardzo, bardzo duży. I tych tematycznych. O, tutaj widzę, że no właśnie, ramki dziecięce, ramki świąteczne, także można też tworzyć na przykład kartki klasowe, takie bożonarodzeniowe. Także tych ramek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można je sobie dopasować do tego, co chcemy. Ramki kwiatowe, także pooglądajcie sobie te ramki. To, co Wam się tutaj podoba. I teraz jak popatrzycie na ramki, to liczba jakby, jeżeli ramka uda się z dwóch jakby figur, no to znaczy, że może zdjęcia, tak? Jeżeli ramka składa się z 9 figur, no to mogę dodać 9 zdjęć. Tu mamy nawet ramkę, która składa się z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ile? 2, 3, 4, 5, z 30 prostokątów, więc możemy na sobie figurami. Ja tutaj wybiorę może taką w takim formacie prostokątnym. I teraz tak, jeżeli wybraliśmy już ramkę, no pojawi nam się w takiej szarej formie i add pic, a oznacza zdjęcie, tak? Jeżeli klikniemy na ten, to wtedy, z których możemy pobrać zdjęcia, które chcemy dodać do kolażu. Wy prawdopodobnie połączycie się ze swoją galerią na urządzeniu mobilnym. Ja, ponieważ no tutaj w tym emulatorze nie mam swoich zdjęć żadnych dodanych, to skorzystam tutaj z takiego pliku tła, bo tego jest trochę. No i wybiorę, ponieważ kocham góry, to wybiorę sobie tutaj zdjęcia z gór. I teraz zobaczcie, nie muszę pojedynczo dodawać zdjęć. Jeżeli mogę od razu dodać wszystkie cztery, które chciałabym, żeby znalazły się w moim kolażu, hasło done. Zatwierdź spowoduje. O, nie doliczyłam, że 5 zdjęć powinnam mieć. Dobra, to jeszcze jedno. I tutaj dodam, powiedzmy, jeszcze. Raz. Tak.
Nie chcę siebie dodawać. Udało się. A, teraz, że już się podoba. Super. To mnie wychowajcie, moje kolarstwo. Tam jeszcze możecie dodawać i zmieniać w tych swoich kolarzach. Ja myślę, że w okresie wakacji to się naprawdę można zrobić w wakacje. Kolarze takie z waszych wyjazdów wakacyjnych. Spotkań. Ja powiem szczerze, często też korzystam, bo na ograniczenie, jeśli chodzi o dodawanie zdjęć, takie tutaj wprowadzili nam utrudnienia, więc żeby jakoś to przeskoczyć, to właśnie zamiast dodawać pojedyncze zdjęcia klasy, to tworzę kolaże i w ten sposób udaje mi się przeskoczyć ten problem. Okej. I dobra, dodam. Dobra, co jeszcze możemy, słuchajcie, zrobić, jak już ten kolaż mi tego piątego, co z Kubanu. Dodaję. Dobra. I teraz tak, po prawej stronie, słuchajcie, macie jeszcze ikonki z narzędziami, które pozwolą Wam ten kolaż Was upiększyć. Po pierwsze, w tej chwili macie czarną ramkę. No nie każdy lubi czarną ramkę, więc jak klikniecie w ikonkę z napisem kolaż, to pojawią Wam się możliwości zmiany kolorów. Tym kolorem może być tło z jakiegoś zdjęcia, ale może być dowolny kolor, który sobie zmieniamy tutaj przy pomocy palety barw. Ok, zatwierdzam. Ja już mam niebieskie, te odległości w ramkach, żeby ta ramka była bardziej widoczna. No i kiedy już stwierdzę, że wszystko jest gotowe, że wygląda tak, jakbym chciała, tu zobaczcie, mogę troszeczkę rozszerzyć, to zatwierdzam, że jest OK. Zdjęcia w tym kolorze mogę przesuwać, czyli też mogę tutaj sobie je odpowiednio zwiększać, zmniejszać, tak żeby wybrany element był wyeksponowany bardziej lub mniej na kolażu. To też jest dosyć fajne. Bo czasami jest tak, że zdjęcie nie do końca nam wychodzi tak, jakbyśmy. Możemy je przesunąć tak, żeby jakiś element zdjęcia był po prostu ukryty. Co jeszcze? Możemy pod ikonką stickers, są również literki pojedyncze, które możemy tutaj sobie dodawać do naszego kolażu. I właśnie tu jest ta podstawowa różnica między tą wersją na aplikacji, a wersją jest tak na. Więc to jest. Jest takie słabe tej wersji komputerowej. Natomiast tutaj
wersji te naklejki, no, jest dużo więcej tych naklejek darmowych, więc to jest fajne. Czy nie? Czy dalej jest niestrzelna? O, super. Dobrze, to słuchajcie, ja kamerki w ogóle nie będę, no właśnie, nie będę w ogóle kamery nie pobierać do mocy internetu, dlatego jestem niewidzialna. Natomiast chyba głos jest ważniejszy. Okej, okay. To co? Wróćmy do tego kolażu i do narzędzi. Czyli tak, już wiemy, że kolaż, ikonka z kolażem umożliwia tworzenie ramek. Serduszko, czyli stickers, to dokładanie naklejek. Ty jak tekst? No to oczywiście dokładanie tekstu. Tekst może być w formie chmurek. I tu na przykład możecie tworzyć kolaże z dzieciakami. Nie kolaże, przepraszam, tylko komiksy. Wyobrazić, że zrobimy kolaż w formie prostokątów. Tam dzieciaki mogą dodać swoje zdjęcia na przykład i chmurki tworząc. Zatwierdzam. I tu też mogę go zwiększyć, zmniejszyć, mogę zmienić czcionkę. Tutaj Wam się, klikając w czcionki, pojawią Wam się możnek. No i V oczywiście zatwierdzamy. Możemy też zmieniać kolor czcionek, kolor dymków, więc to też jest dosyć fajne. I zawsze przy pomocy V zatwierdzamy, że jest gotowe. W aplikacji też możemy tworzyć memy. Wystarczy oczywiście wybrać tutaj opcję mem i wtedy stworzycie. No, ja tutaj widzę, że w tym emulatorze nie mogę tego zrobić. Te same funkcje są w wersji Edit Photo, przy czym tutaj już nie tworzymy kolażu, a wybieramy konkretne zdjęcie, aby wybrać swoje zdjęcie z kamery. I tu jak widzicie,
Mamy bardzo podobne przyciski, funkcje, czyli też jest opcja stickers, czyli które mogę dodawać, tekst, ale pojawia się też przycisk crop, czyli możliwość przycięcia tego mojego zdjęcia i zmiany kształtu. Także to jest też fajne w momencie, kiedy mamy jakieś. Ajajaj, znowu tutaj Wam się nie wyświetla. A słychać mnie, Batka? Słychać, ok. No to chociaż tyle. A widać ekran? A, ekranu nie widać. To niedobrze. Dobra. Bo mi się tu wyświetla, że ekran widać. Jeszcze raz uruchomić to współdzielenie ekranu. O, dzisiaj słuchajcie, to nie przeskoczymy tych problemów z internetem. Jeżeli udało Wam się zrobić Wasze kolaże, mam nadzieję, że udało się i rozgryźliście tutaj wszystkie funkcje. Okej, okay. Monika, można zapisać, tylko musi być gotowy projekt. I znowu zapisujecie albo w swojej galerii, a poszły na tablicę, super. Jeżeli wyrzuciło, to jest aplikacje darmowe no, w zależności od tego, na jakich urządzeniach pracujecie, to tak działają. Czasami też jest właśnie kwestia internetu. Jeżeli Monika masz problemy z internetem, to wystarczy, że chwilowe było przepięcie i mogło cię wyrzucić. Jeżeli słuchajcie, zrobiliście kolaż, to spróbujcie teraz może pobawić się z edycją zdjęć. Tam są trochę inne możliwości. Pierwsza możliwość to ta, o której mówiłam, czyli możliwość przycięcia zdjęcia. To jest fajne, zwłaszcza jeżeli robimy na przykład fotografię, w której no coś tam chcielibyśmy usunąć. Ja mam na przykład tak, że jak robię klasowe zdjęcie, to zawsze w rogu mam umywalkę, która mnie wkurza strasznie. I wygląda to tragicznie na zdjęciach. Więc w pin-upie zazwyczaj właśnie sobie kadruję i tą umywalkę. Wygląda ono, no to i nie miał. Doklejać też jest fajne. Ja spróbuję jeszcze raz tutaj wejść w to uruchamianie ekranu. A powiedzcie mi, czy teraz widzicie ekran mojego komputera?
Powinno być takie czarne tło tutaj z różnymi aplikacjami. Nie cały. Nie, to już jest naprawdę skandal. Ciemno jest. A to może jak kamery nie ma? Moment. Dobra. Może musi być ta kamera uruchomiona jednak. Okay. Jeszcze raz. No, jest obraz. Dobra. Okej. A teraz widzicie mój ekran? Jest kamera, brak ekranu. No. Ja powiem szczerze, że ja tutaj jak mam wyświetlony współdziałanie ekranu, to mam informację, że wy wszyscy widzicie. To się okazuje, że wy nic nie widzicie. Ten z kolażem i ten zdjęciem. Kamerka. No dobrze. Że no przynajmniej coś nam się jeszcze uda podziałać dzisiaj. Ja nie zamierzam się tak łatwo poddawać warunkom, które panują. Czy jesteście, że tak powiem, chętni, żeby poznać jeszcze jedną fajną aplikację o obróbki zdjęć? Też wam się spodoba, bo ma też dużo fajnych możliwości. Słuchajcie, aplikacja nazywa się, ja napiszę tutaj na czacie nazwę. Audio, słuchaj. Ikonka wygląda tak, że jest taki jak namalowany. Ja oczywiście mam to na prezentacji, ale prezentacja się nie działa. Jeszcze raz spróbuję. Chodzi, słuchajcie, o, mam nadzieję, że prezent. To znowu wywaliło. Słuchajcie, walczę tu dzisiaj z tym sprzętem. Dobra. Chodzi mi o tą trzecią aplikację. Prezentację. Slajd z prezentacji przynajmniej. Nic nie ma. I tu też cały czas, słuchajcie, wywala dzisiaj jakaś tragedia po prostu. Czegoś takiego to jeszcze tu nie było. Nic nie widać.
To słuchajcie, spróbujcie w sklepie Google w takim razie znaleźć. Nazywa się to Photo Studio, pisze się przez chy, czyli Photo Studio. I to jest tak jakby od aparatu fotograficznego kółeczko i dookoła takie kolorowe płatki kwiatka. Tak wygląda ikonka tej. O, widać. Tu Iwonka pisze, że widać. Chodzi mi o tę trzecią aplikację. No, super. Jakiś postęp jest w takim razie. Ja to spróbuję, może mi się uda nawet slajd załadować. No, chyba tak dobrze nie ma. Dobra, to słuchajcie, spróbujcie poszukać tej. Ajajaj, jakiś ołówek. Spróbujcie poszukać tej, o tutaj, o, aplikacji w sklepie Google. O, instaluje się, czyli udało się znaleźć, fajnie. Jest, ale jesteście szybcy, normalnie jak błyskawice. My oczywiście bierzemy, Olu, wersję darmową, nie będziemy płacić. Jak się komuś spodoba i będzie chciał szaleć na wersji płatnej, to proszę bardzo, ale powiem szczerze, że wersja darmowa ma tyle możliwości, że spokojnie nam wystarczy ta darmowa. Dobra, to ja poczekam, aż poinstalujecie i spróbuję jeszcze raz udostępnić Wam pulpit. Okay. Dobra. A, widzę, że już niektórzy poodkrywali, jakie tutaj szaleństwo można wyczyniać w tej aplikacji, bo już słyszę, że ale cudeńka. No powiem szczerze, że to jest jedna z moich takich ulubionych aplikacji do tworzenia takich naprawdę niesamowitych zdjęć, ponieważ można tutaj bardzo fajne efekty dodawać. Po zainstalowaniu, jak klikniecie sobie w tę aplikację, to otworzy Wam się oczywiście przeglądaj, aparat, pusta, wsparcie ramki. Ja sobarat, ponieważ mogę dodać tylko zdjęcie z aparatu. Przepraszam. Znowu wylogowało. Tak, słuchajcie, tam w ogóle jak będziecie, bo tam czytam, że znaleźliście zdjęcia z bańkami mydlanymi, jak klikniecie sobie plusik, to możecie w ogóle pobrać dodatkowe różne ramki, dodatkowe efekty, ale przy pomocy plusika można sobie je jeszcze dodatkowo pobierać. Także to też jest fajne, że no, tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
No i teraz tak, jak mamy już wybrane, słuchajcie, zdjęcie, to po prawej stronie macie pasek narzędzi. Ja Wam szczególnie polecam tutaj, nazywa się to efekt PIP. To jest taki tulipanek, takie właściwie dwa tulipanki na siebie nałożone. Spróbujcie sobie kliknąć ten efekt PIP i tutaj pojawi Wam się galeria możliwości. Ta strzałeczka w górnym rogu oznacza, że możecie pobrać inne efekty, tak? Ja bardzo lubię efekt używania. Spróbujcie sobie znaleźć. O, powoduje, że różne tutaj bajery się pojawiają. Co jest fajne, możemy te efekty na jeden na drugi, czyli jak już dodacie jeden efekt, zapiszecie sobie zdjęcie i później jeszcze raz wejdziecie w tę aplikację, to te efekty na siebie nawzajem nakładać. Tak, że dodany efekt oczywiście zatwierdzamy literką. Tu również mamy wersję naklejek, aby dokładać. Są te duże dekoracje. Możemy dodawać oczywiście ramki, tych ramek też jest bardzo, bardzo dużo i też pamiętajcie, że możecie je pobierać, czyli jak klikniecie, u mnie to jest prawy. No, cieszę się, że się podoba. Spróbujcie podkrywać sobie możliwości tej aplikacji. Tak jak mówię, pamiętajcie, że możecie różne funkcje. Tu też słuchajcie, zdjęcia to oczywiście jak zamieścicie, jak wrzucicie na naszą tablicę, to też będzie mi bardzo miło, że uda się podziałać. I co jest fajne, zobaczcie, jak zapiszecie swój profil, to mogę oczywiście zapisać w formie obrazka jako mały, normalny, jak oryginalny. I tu jest minus, czyli ta pisanie się w łonie rama, którą trzeba odsłuchać i pogodzić, tak? Wysłać do kolażu, do ramek, ale możecie również udostępnić. I teraz to, co Wam mówiłam, że te wszystkie aplikacje, które dzisiaj poznaliście, no właśnie, tylko te reklamy. No ale no Maciek, nie ma nic za darmo, tak? Nawet darmowe aplikacje mają swoje minusy, ale na szczęście tych reklam nie ma za dużo. Udostępnić w wolnej aplikacji, czyli jeżeli macie urządzenie mobilne zainstalowane, na przykład PiZap, Szkic, PikColaż, pracę zapisaną
stworzoną na przykład właśnie w tej aplikacji Studio, możecie wyeksportować do Szkica, tak? Albo do PISAP-u i tam sobie jeszcze dodatkowo ją przeedytować, poprzetwarzać, tak? Także to też jest tutaj dosyć fajne. Udostępnić, czyli te takie trzy kółeczka połączone kreseczką. Teraz zobaczcie, wybranej Wam już aplikacji. I dalej działać sobie w szkicu, tak? Czyli dowolne. Że to też jest dosyć fajne, można się tutaj jeszcze bawić. Halo, halo, nie słychać, czy jest głos? Ja brzoza, ja brzoza, jak gra, ja gra. Nie wiem, czy piszecie sobie, możecie wysłać, tak, do innej aplikacji, którą macie zapisaną na urządzeniu, czy do Szkica, czy do PISAP-u i tam jeszcze dodatkowo sobie nad tymi zdjęciami popracować. Więc to też jest fajne, że te aplikacje ze sobą współpracują. Sprawdzajcie sobie wszystkie możliwości, jakie daje ta aplikacja, bo naprawdę ja oczywiście miałam swoje zdjęcia w tej prezentacji zrobione, ale jak wiecie, prezentacja się nie wyświetla, więc nie zobaczycie. Mam nadzieję, że będzie ona dla Was dostępna już później i że będziecie mogli sobie potem jeszcze do linków będziecie mieć dostęp i do wszystkiego, co tutaj, o czym dzisiaj sobie rozmawiamy. Dobra. Próbuję jeszcze dotrzeć do prezentacji. Ale powiem Wam, że nawet mi się nie chcą wyświetlać slajdy. Kompletnie nic. Dziękuję.
Halo, halo, słychać mnie? Czy dalej jakaś kiszka? No właśnie, tak. Słuchajcie, jeżeli pobawiliście się już tą aplikacją, to chciałam Wam jeszcze pokazać, skąd możemy fajne. Tak, ja wiem, że nie widać, bo ja wyłączyłam kamerę. Okej, spróbujmy z kamerą. Teraz widać? O, super. Chciałam Wam jeszcze pokazać na koniec, bo być może pamiętacie z pierwszego slajdu, te napisy kolorowe, w których robiłam tutaj prezentację. Chciałam Wam pokazać, skąd możecie takie kolorowe literki sobie pobrać. Wrzucam Wam link na czat. Mam nadzieję, że będzie aktywny i że będzie działać. I to jest też, słuchajcie, bardzo fajne narzędzie graficzne do właśnie tworzenia kolorowych napisów. Bogactwo czcionek. Mam nadzieję, że nie znacie, że jest to dla Was coś nowego. Stworzone napisy zapisujemy w formacie obrazka, który później można sobie odpowiednio przyciąć, jeżeli ktoś ma ochotę. Także też tutaj zachęcam do tworzenia własnych napisów. One też mogą nam się przydać, czy na bloga klasowego, czy właśnie nawet do stworzenia jakiegoś napisu i wydrukowania na swojej gazetce szkolnej czy klasowej. Bogactwo czcionek, słuchajcie, kolorów, także myślę, że to też Wam się spodoba. Spróbujcie sobie kliknąć ten link i podziałać na tym flaming tekście. Działa to w ten sposób, że wybieramy sobie czcionkę, która nam się podoba. Ta czcionka to jest tylko jakby wzór. Jak klikniecie w ten obrazek, to zaraz Wam wyskoczy milion kolejnych czcionek. Możemy sobie zmieniać wielkość literek, możemy sobie zmieniać kolorystykę literek. Nie wszystkie mają polskie litery, ale część ma. Czyli te litery z ogonkami, z kropeczkami. A, działa, fajnie, cieszę się. No to spróbujcie może, nie wiem, swoje imię w wybranej czcionce stworzyć i zapisać. Mam nadzieję, że uda Wam się. Litery są w bardzo różnym stylu. Litery są w bardzo różnym stylu, nawet chyba są tam jakieś takie ze Star Warsów, także takie tematyczne, związane z jakimiś filmami, z bajkami.
Działa to w ten sposób, że tak jak mówiłam, wybieracie sobie czcionkę. Następnie tam, gdzie jest logo, tekst, usuwacie ten tekst, który jest pierwotnie napisany czcionką i wpisujecie swój własny wyraz. Tak jak mówiłam, możecie sobie zmniejszyć lub zwiększyć litery, możecie zmienić ich kolor. No i zapisujecie w formie obrazka, czyli JPG na swoim komputerze. Także podziałajcie, spróbujcie stworzyć własne napisy. O, super, udało się. A jak lubicie się bawić literkami, to pokażę Wam jeszcze jedną stronę, na której można tworzyć napisy, przy czym to już będą takie napisy w formie ruchomej. Można to, jeżeli chcecie w wersji takiej do druku, to można to obejść w ten sposób, że tworzycie napis. No i robicie zrzut ekranu, potem odpowiednio przecinacie i będziecie mieć też w formie takiej rysunkowej do druku. Natomiast w tej wersji, którą oferuje ta strona, to są litery, które wyrazy, które zapisujemy w formie kodu, który możemy później wrzucić na stronę czy na swojego bloga. I to są tak zwane literki ruchome. Też Wam wrzucę tutaj link, może spróbujecie się tym pobawić. To są tak zwane literki animowane, też bardzo fajne możliwości. Jeżeli prowadzicie właśnie jakieś swoje szkolne strony czy klasowe blogi, to na pewno Wam się te napisy, te wyrazy, ten generator spodoba. Tak, te ruchome właśnie litery to są takie mini gify, dokładnie, takie ruchome. Natomiast jeżeli nie chcemy mieć tych obrazków w formie gifów, tylko właśnie bardziej w formie do druku, to mówię, ja obchodzę to w ten sposób, że robię zrzut ekranu i one wtedy się po prostu nie ruszają, ale uzyskuję taki fajny efekt tęczowych liter, bądź tych literek na wózeczkach. Albo ja na przykład bardzo lubię tą czcionkę, która imituje klawiaturę komputera, więc to też jest fajne. No i jeszcze jedną Wam pokażę, też bardzo fajna. Tylko nie udało mi się tego zapisać jako linka.
Działacie? Jeszcze za chwilkę tam jeszcze. A właśnie, typo. Tutaj chciałam wam podnieść linku. Z tym typo Polona to jest też fajna, fajna aplikacja, ponieważ ona, słuchajcie, umożliwia wam tworzenie napisów, tak jakby były wydarte litery ze starych książek i można je zapisać albo w formie właśnie takiego ruchomego GIF-a, albo w formie nieruchomego obrazka. Więc wy decydujecie w zależności od potrzeb. Jeżeli chcecie zapisać na, no w formie takiej, w formie właśnie obrazkowej, czy do druku, czy w jakiejś gazetce, no to wtedy wiadomo, że wybieramy tą formę taką nieruchomą, ale jeżeli chcemy udostępnić, żeby te literki się ruszały, to możemy wybrać właśnie w tej formie ruchomej, w formie GIF-a. Także to też jest dosyć, słuchajcie, fajne. Zaraz wam wrzucę jeszcze link. A, teraz powinno.
Tak. To znowu mnie wywaliło. Nie mylicie się. To prawda, nie było nikogo. Ale ja cały czas tu jestem, tylko walczę z przeciwnościami losu, kochani. Witam. Oj, słuchajcie. Chyba nie będziemy już dalej walczyć z tymi przeciwnościami losu. Trochę wam rzeczy dzisiaj pokazałam. No myślałam, że uda się więcej, ale nie wiem jak wy, ale już jestem wykończona po prostu tą walką z internetem. Mam nadzieję, że jeszcze powalczycie trochę na swoich urządzeniach mobilnych. Ja oczywiście, słuchajcie, będę tutaj cały czas do 21:00. Nawet jak mnie wywali, to będę z powrotem wbijać. Więc jeżeli chcecie jeszcze tutaj, żeby wam coś popodpowiadać, wrócić do którejś aplikacji, jeszcze raz coś wytłumaczyć, to piszcie na czacie i będziemy dalej walczyć tutaj i fajnie spędzać czas. Ja wam w ogóle bardzo wszystkim dziękuję, że tak licznie tutaj przybyliście. W ogóle to jest, nie wiem, niesamowite. Nie macie co robić w wakacje, kochani? Tylko się uczyć? Tak, na Facebooku też. Generalnie większość z tych aplikacji ma możliwość udostępniania swoich rzeczy na Facebooku. Fajny odpoczynek od wakacji, dobre, dobre. Tak. Mam nadzieję, że w ogóle gdzieś wyjechaliście, że nie tylko siedzicie, że nie tylko webinarujecie się i uczycie. O, tak. A proszę, niektórzy tutaj sprytnie wyjechali z kompem. No moja rodzina też wyjechana, sama zostałam. Tak się łudziłam, że jak wyjechali, to zostawili internet, ale chyba zabrali. Cieszę się pani Beatko, że się podobało. Ja jestem w każdym bądź razie cały czas tutaj. Do waszej dyspozycji, więc jeżeli tylko chcielibyście, żeby wrócić do którejś aplikacji, może uda mi się jeszcze coś tutaj wrzucić, jakieś linki, to będę wam tutaj wrzucać na czacik. Do pobawienia się. Jeszcze jedna taka aplikacja, której już wam nie zdążyłam pokazać, ale też możecie sobie ją zainstalować. Ta aplikacja PicCollage. Ona jest też bardzo znana, ale też bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze, więc też myślę, że wam się przyda do pracy z dzieciakami na lekcjach. Też sprzężenia, które złowieszczo burczą. To nie ja, to sprzęt. Tak, słuchajcie, no właśnie, jakby się udało wyświetlić prezentację, której się niestety nie udaje wyświetlić, to na ostatnim slajdzie, słuchajcie, jest link do tablicy, do Padletu, na którym są wszystkie linki do tych aplikacji umieszczone. Także ja mam nadzieję, że wy po skończonym webinarium będziecie mieć dostęp do tej prezentacji i w momencie, jak będzie trochę lepszy internet, to sobie będziecie mogli jeszcze raz tam zajrzeć i tam będzie link do Padletu, na którym są te wszystkie aplikacje, na których dzisiaj pracowaliśmy. Tam będzie też link do trzech aplikacji, takich, które umożliwiają tworzenie filmów. One też są bardzo fajne. Ja wam szczególnie polecam taką aplikację, która nazywa się Viva Video i jeszcze jedna, i Video Show. One umożliwiają tworzenie filmów ze zdjęć lub tworzenie filmów z filmów.
Działają naprawdę intuicyjnie, więc jak sobie wejdziecie, to myślę, że bez problemu wyczaicie, o co chodzi. Stworzone w ten sposób filmiki możecie umieszczać na YouTubie. Robi się to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Możecie do tych filmików dodawać również muzykę, która tam jest w zasobach. I powiem szczerze, mi bardzo zaoszczędza czas, bo ja na przykład mam taki zwyczaj, że na klasowym blogu umieszczam filmy z wycieczek i do tej pory robiłam tak, że po przyjeździe do domu zgrywałam wszystkie zdjęcia z telefonu komórkowego na komputer, potem dopiero obrabiałam je, przerzucałam do Movie Makera, dodawałam przejścia, szukałam darmowej muzyki. Potem przesyłanie do YouTube'a trwało naprawdę 2-3 godziny. Natomiast w tej aplikacji działa to tak szybciutko, że właściwie to jest tak, że jak nie wiem, wychodzimy z błędnych skałek, wsiadamy do autobusu, to ja w ciągu 5 minut konwertuję film i wrzucam na klasowego bloga. Także działa to bardzo, bardzo szybko. Także też Wam te aplikacje polecam i do nich linki też będą, no właśnie w prezentacji, która tutaj niestety dzisiaj nie chce się wyświetlić. Ja też z angielskiego nie jestem, powiem szczerze, jakoś super mocna, ale one są naprawdę, tam wszystko jest w formie obrazków i ikonek, więc tam spokojnie dacie radę bez angielskiego. Intuicyjne, dokładnie. Naprawdę one są bardzo intuicyjne. Pani Izo, którą pani otworzyła? To ja mogę jeszcze powiedzieć. Wideo show czy Viva Video? Show, dobra, to ja już u siebie odpalę. Ta aplikacja wideo show też jest w wersji płatnej i darmowej, to ja proponuję oczywiście wybrać sobie tą darmową. Najpierw jest zawsze króciutki tam filmik, zgadzamy się. Oczywiście nie pobieramy żadnych reklam. No i teraz, jeżeli chcemy stworzyć pokaz ze zdjęć, to wybieramy ikonkę slideshow. Pisze się slideshow. I w momencie, jak klikniecie tę ikonkę, to pojawi Wam się galeria z kamery, czyli z aparatu fotograficznego, ewentualnie z różnych tutaj aplikacji, które macie u siebie zainstalowane. Wystarczy potem wybrać zdjęcia, które chcecie, żeby znalazły się w Waszym filmiku. I jak już wybierzecie te zdjęcia, to klikacie taki napis Next. I teraz mamy tak, tchem,
czyli temat. Mogę sobie wybrać któryś z tematów, które są tam dostępne, bądź żaden, jeżeli nam się żaden nie podoba. Muzyka, jeżeli klikniemy na muzykę. To pojawi nam się dobrać darmową muzykę, która jest tam dostępna w galerii. Edycja pozwala dodać jakieś efekty, jakieś ruchome gify, ale to. No i w prawym górnym rogu. O, już proszę Pani, ile to jak błyskawica. W prawym górnym rogu zatwierdzamy nasz filmik i również możemy go sobie wyeksportować albo na Facebooka, albo do YouTube, albo do e-maila, albo do Messengera. Także naprawdę jest to takie narzędzie, które błyskawicznie pozwala nam takie filmiki robić. I Viva Video działa bardzo podobnie. O, cieszę się, że się spodobało. Wiech, no mam nadzieję, że tak. Zaraz się jeszcze dopytam tutaj organizatorów, ale myślę, że tak. Słuchajcie, ja tutaj też piszę swój. Wpisuję Wam, słuchajcie, mój adres e-mailowy. Gdybyście się chcieli ze mną skontaktować, żeby Wam na przykład udostępnić tę prezentację, to też myślę, że nie będzie problemu, żeby Wam ją przesłać, tak? Czy ewentualnie jeszcze właśnie jakieś linki czy wskazówki, to śmiało piszcie. Także to jest kontakt na mnie. Także myślę, że będzie nam łatwiej w ten sposób, niż gdybym ja miała spisywać Wasze wszystkie maile. Także jeżeli do mnie napiszecie, powiecie, że Wy tutaj region Pyrzycko-Szczeciński piszecie z nadpięknego Bałtyku w ramach NUTS-ów, to na pewno Wam odpiszę i pomogę, jeżeli tylko będę w stanie. Spokojnie, rodzina też. Rodzinę mam już odchowaną. Mam córę 16-letnią i syna 20-letniego, więc nie wymagają aż takiej opieki. Także, ale dziękuję Wichna za troskę. Rodzina do 31 w Paryżu, także paryżuje się. Gdzie? W moim wieku pieluchy, matko i no chyba, że wnuki, to tak. Dzięki, dzięki. Dobra kamerka. Łączenie kiepskie, ale kamera odmładza. O, to Iza, jakbyś mi wysłała na maila, to byłoby super. Chętnie zobaczę.
No ja jeszcze nie babcia. Chyba, że coś tam syn zmajstrował, nie wiem. Aktualnie, przynajmniej się na razie się nie przyznaję jeszcze. Podejrzałam naszą tablicę, super napisy. Tam widziałam, że Monika piękny napis, Beatka też super. Co tu mamy? Kolaż fajny, kwiatowy. O tak, powiem, wichna to jest dobry pomysł, właśnie poćwiczyć i utrwalić, bo ja przynajmniej tak się uczyłam właśnie, że zawsze po powrocie z jakichś takich szkoleń to od razu siadałam i samemu jeszcze na spokojnie poprzerabiać na świeżo, to wtedy łatwiej. Jakby co, to ja tu wichna jestem do 21, więc gdybyś się gdzieś tam zacięła, potrzebowała pomocy, to wal śmiało. Do widzenia moja. Żegnam moją imienniczkę. Jakby co, to jestem tutaj. Można pisać, dopytywać się. Chętnie pomogę. Do następnego. A, dzięki Maćku. Smacznego.
Proszę, proszę. Tam jeszcze wrzucam Wam linki do różnych fajnych rzeczy. Tutaj Fotowiz to taka strona też webowa, umożliwia dodawanie ramek do różnych zdjęć, czyli możemy też tam dodawać swoje zdjęcia i tworzyć fajne prezentacje zdjęciowe. Jeszcze Wam wrzucę za chwilę link do takich jeszcze jednego edytora tekstu, tylko. A, pozdrawiam też wakacyjnie, wypoczywajcie wszyscy. Ja również dziękuję. Super, że byliście, że Wam się chciało podziałać. Już. Ja tego studia filmowego nie dawałam w formie linku, tylko nazwy aplikacji. Viva Video. Już, już, już. Video. Viva Video albo Video Show. To w sklepie Google znajdziecie, znaczy w Google Playu. Okej, dobra. Wybierajcie wersję darmową, bo tam jest i wersja płatna, i darmowa. I tu jeszcze taki fajny link do tworzenia takich szalonych napisów. Można tworzyć takie labirynty z liter, z wyrazów. Też bardzo fajna aplikacja, znaczy taka strona webowa. Możecie sobie spróbować podziałać też na tym, jak macie ochotę. Można na przykład całe zdania zapisać w kształcie serca bądź takiej spirali i potem wydrukować, także też dosyć fajne to jest.
A dzięki, Wichna. A ja tobie życzę miłego działania w aplikacjach i rozkminiania. Thank you.